okaże, ponieważ ta książka mówi, że już niedługo to się okaże. Za chwilę, za kilka dni będzie, zacznie się Adwent. I w Adwencie będziemy słuchali i przypominali sobie, że naprawdę to już niedługo, jak Pan przyjdzie i się okaże, kto jest Panem i która religia jest religią prawdziwą i kto oszukiwał, a kto mówił prawdę na temat życia, śmierci, zmartwychwstania, życia wiecznego. Ja wierzę Jezusowi, że On mnie nie okłamał. I wierzę, że wy też wierzycie. Wierzycie? Amen? Amen! Jak będę pytał, wierzycie, czy cokolwiek będę pytał, wystarczy, że mówcie amen, bez względu na to, co pyta. Tak jak dzieci na kazaniu. Cokolwiek ksiądz nie pyta, to trzeba odpowiedzieć dobre uczynki. Słuchajcie, dalej wielbimy Pana, dalej zwróćmy się do Niego i zapraszajmy Go. W pełni Ducha Świętego, bo Duch Święty, ktoś mi tutaj już dotyka, Duch Święty. W pełni Ducha Świętego możemy teraz powiedzieć, że Jezus jest Panem. Dlatego prosimy Cię, Panie Jezu, przyjdź do nas. Przyjdź, Panie Jezu. Jak najszybciej, by ten świat się przemienił, byśmy ujrzeli chwałę Boga Ojca. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Abyśmy zostali przemienieni, byli już bez grzechu. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Macie jeszcze jakiś powód, by wołać, by Pan przyszedł? Powiedzcie to głośno. Abyśmy już nie znali smutku, bólu, żałoby i śmierci. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Aby skończyło się nasze cierpienie. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Aby objawić nam prawdziwą miłość. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Bo Ty jesteś życiem. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Każdy dzień z Tobą, Jezu, nie mam tego, jestem zadowolona. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, zanim kredyt zeżre ten świat. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź i zmasz największy zapis dłużny, największy kredyt, który mają. Mamy my wszyscy, większy niż największe państwa w największych kryzysach, nasz grzech. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź i pozwól nam upatrywać się w Twój blask. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Daj nam doświadczyć chodzenia w Twojej obecności. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Przy Tobie jestem szczęśliwa. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź tego wieczoru do tych, którzy nie wierzą we własną wartość, którzy mają różnego rodzaju kompleksy, którzy mają niskie poczucie, niską samoocenę. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź i pozwól nam uwierzyć, że zostaliśmy stworzeni na Twój obraz i Twoje podobieństwo, że tacy, jacy jesteśmy, jesteśmy piękni. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Męża w złości. Tak głośno na chwałę Jezusa trzeba wołać, by przekrzyczeć innych. Z radości też można głośno krzyczeć. Zaśpiewajmy Jezusowi tę pieśń modlitwę. Panie, będziemy jeszcze wołać długo, bo stoimy przed Twoim tronem. Jesteśmy w Twojej obecności. Twoja chwała już tu teraz jest. Niezależnie od tego, czy my na nią zasługujemy, czy nie. Ona jest, po prostu. I my stoimy przed Twoim tronem i chcemy głosić Twoją chwałę, wywyższać Ciebie i uwielbiać. Przed tronem Twoim stoimy, Panie. Daj nam łaski, których nam w tym momencie potrzeba. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Amen. Stoimy.
Jeśli Ty też wierzysz, powiedz, wierzę. Jesteś tutaj. Nie segregujesz nas. Nie oddzielasz póki co, jak owce i kozły. Nie masz upodobania w tych lepszych, świętszych, pobożniejszych. Kochasz tak samo. Twoja miłość rozlewa się, rozdzielana jest trudno. I każdemu jej starczy, ponieważ każdego kochasz indywidualnie i pełnią swojej miłości. Tylko Bóg tak potrafi kochać. Ty jesteś Bogiem. Jesteś to. Nie ma dla Ciebie starszego, młodszego, mniej wartościowego, bardziej pracowitego. Twoja miłość jest taka sama. To nasza odpowiedź jest różna. Panie, dziś chcemy być jedno i równo, razem odpowiedzieć Tobie na Twoją miłość. Tym uwielbieniem, tym śpiewem, tą modlitwą. Ponieważ jesteś wielki. Uwielbiamy Cię, Panie. Ponieważ jesteś ponad wszystkimi bogami. Ty jesteś Bogiem, który zbawia wszystkich. Nie tylko chrześcijan. Nie tylko katolików. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie. Jesteś dobry. Jesteś święty. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie. Ty umarłeś za nas na krzyżu, aby dać nam życie. Powstałeś z martwych. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie. Ty posyłasz nam swojego ducha, pocieszyciela. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie. W każdym dniu naszego życia, w każdej sytuacji, w każdym cierpieniu i w każdej radości. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie. Do tego wieczoru przygotowałeś sesję uzdrowienia. Wielu z nas dotkniesz uzdrawiającą mocą z naszych kompleksów. Rozpoczniesz uzdrawianie z braku poczucia własnej wartości. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie. Bo ilekroć ubrudzimy się brudem grzechu, ilekroć splamimy nasze białe szaty brudem grzechu, Ty przychodzisz, obmywasz nasze szaty w Twojej krwi i stają się lśniąco białe. Kochasz nas bezgranicznie. Uwielbiamy Cię, Jezu. Uwielbiamy Cię, Jezu. Ty jesteś naszym Królem, naszym Panem. Jesteś wielkim Panem. Uwielbiam Cię, Panie Jezu. Bo jesteś odziany w majestat i piękny. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię. Ty masz w swojej dłoni czas. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię. Thank you.
Uwielbiamy Cię, Panie. Jaki jest Bóg? Kto? Ja wiem.
co, ja osobiście nie widzę. Niektórzy są w cieniu, niektórzy są tam dalej, niektórzy są niżsi. Ale jedno jest pewne. Jezus widzi każdego z nas tu obecnych. Nawet nie chowaj się. Nie chowaj się, nawet jeżeli jesteś w grzechu, nie chowaj się. Bo Pan nie przyjdzie z rózgą, bo Pan nie przyjdzie, żeby Cię wyciągać za uszy, żeby Cię posadzić na grochu, byś tam klęczał i pokutował za swoje grzechy. Pan przychodzi, by Ci powiedzieć, kocham Cię. Bo tą miłość macie pociągnąć do Niego, a nie strach przed karą, przed sądem ostatecznym, przed końcem świata. Tą miłość macie pociągnąć do Niego. Dlatego za chwilę będziemy patrzyli na Pana, który uzdrawia w tej scenie, w tej dramie teatralnej, w tej pantomimie. Będziemy patrzeć na Tego, który daje moc, który zna dokładnie nasze serce. Sięga dalej niż nasza pamięć, sięga dalej niż pamięć naszych rodziców, sięga dalej niż historycy, archeologowie. Sięga dużo dalej. Oto by Ci powiedzieć, zanim utkałem Cię w łonie Matki, znałem Cię. Wezwałem Cię po imieniu tymś moim. I przejdziesz przez góry, przez rzeki, ja tam będę. Będę Cię prowadził. Księga Jeremiasza. Przyjmij to, czy jesteś księcem, siostrą zakonną, czy jesteś mężatką, wdową, czy jesteś młodą osobą. On Cię prowadzi. On chce Cię ochraniać. Pozwól Mu się znaleźć. Pozwól do tego wieczora wejść do Twojego serca, bo On stoi i płacze. I teraz puka do Twojego serca przez tę pantomimę. Później przez słowa. A później już, bo bardziej się nie da. Tylko obecność Eucharystii. Amen.